Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj, 10 września, Słowo Boże, które ma nas prowadzić w ciągu dzisiejszego dnia, to słowa zapisane w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w 9 rozdziale, w wersecie 13 oraz w liście do Hebrajczyków, w 6 rozdziale, w wersecie 18. Rzekł Bóg, łuk mój kładę na obłoku, aby był znakiem przymierza między mną a ziemią. My, którzy ocaleliśmy, miejmy mocną zachętę do pochwycenia leżącej przed nami nadziei. W życiu człowieka ważną rolę odgrywa nadzieja. Dzięki niej możemy niejednokrotnie iść dalej pomimo przeciwności. Zawsze jest nadzieja, nie można tracić nadziei. Mówimy lekko i przyjemnie. Jednak kiedy trzeba postawić pytanie, czy jest jeszcze jakaś nadzieja, to słowo to wtedy wydaje się ważyć bardzo wiele. I kilka razy zastanowimy się, zanim je wypowiemy. Mamy jednak nadzieję, że będziemy żyć w zdrowiu, że dzieci zyskają dobre wykształcenie, być może, że kolejny dzień będzie lepszy od dzisiejszego. Właściwie każdy nasz dzień wypełniony jest nadzieją. Apostoł Paweł obok wiary i miłości wymienił właśnie nadzieję. Wskazuje to, jak duże znaczenie w naszym życiu pełni nadzieja. Zostaje ona postawiona w jednym rzędzie obok dwóch filarów chrześcijaństwa, wiary i miłości. Bo to właśnie nadzieja jest tym motorem w naszym życiu, który daje siły do wędrówki pomimo wszelkich trudności, kłopotów. Nadzieja pozwala nam patrzeć w przyszłość, utwierdzając nas w przekonaniu, że po burzy przychodzi tęcza. Łuk, o którym Pan powiedział, że kładzie go na obłoku. Dla nas tęcza zatem jest symbolem Bożego miłosierdzia. Bóg nie chce naszej zguby, a wręcz przeciwnie. Unosi swój łuk w górze. W starożytności trzymanie go w powietrzu oznaczało to samo, co dziś rozumiane jest przez machanie białą flagą. I tak tęcza, łuk łączy niebo z ziemią. Boga z ludźmi, łączy ludzi. I choć ogląda się ją jedynie krótki czas, to widok tęczy wystarcza, aby nie tylko ziemię, ale i własne życie dostrzec w nowym świetle. Bóg po potopie odnawia ziemię, pozwala zacząć wszystko od nowa. Również po burzach, które mają miejsce w naszym życiu, możemy zacząć od nowa. Tęcza jest też takim niedokończonym kołem, a zatem ciągle można zacząć od nowa. Posiadamy wolną wolę i jesteśmy w stanie uczynić wiele wielkich rzeczy, zarówno dobrych, jak i złych. Być może dolną część tęczy pozostawiono pustą, specjalnie, abyśmy mogli sami ją zbudować. Górna natomiast jej połowa istnieje po to, aby przypominała nam o zasadniczym podobieństwie między nami. Bo wszyscy jesteśmy stworzeni na podobieństwo i obraz Boga. Wszyscy jesteśmy różni, a jednak łączy nas to, że jesteśmy Bożymi dziećmi. I jak tęcza ma wiele kolorów, tak i wśród nas nie ma jednolitości. Tęcza nie tylko jest obietnicą Boga, że nie zniszczy świata. Jest ona także przypomnieniem, że my też powinniśmy budować tęczę tu na ziemi, a możemy to uczynić niosąc i dając nadzieję innym, sami jej nie tracąc.